Dzień dobry Państwu, nazywam się Hanna Kłynka, jestem lekarzem dermatologiem, pracuję w Mandala Beauty Clinic. Zajmuję się dermatologią, dermatologią estetyczną, czyli również chorobami włosów i wszystkimi przydatkami chorób skóry. Dzisiaj porozmawiamy o łysieniu, najczęściej, które występuje u mężczyzn, ale proszę pamiętać, że występuje też u kobiet. I są to dwie grupy pacjentów, które się często pojawiają u mnie w gabinecie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o łysieniu u mężczyzn. Proszę pamiętać, że nie każde łysienie to jest łysienie typu androgenowego. Przede wszystkim pacjent, który pojawia się w gabinecie, musi być prawidłowo zdiagnozowany. Niekoniecznie trzeba od razu przychodzić z badaniami krwi i oczekiwać, że trzeba te badania wykonać. Bardzo ważne jest zebranie wywiadu od pacjenta. Dobre zebranie wywiadu tak naprawdę daje nam połowę drogi do sukcesu, czyli oceny tego, co się z pacjentem dzieje. Następnie, jeśli są wskazania do tego, jak najbardziej możemy wykonać badania z krwi. Natomiast no, nie jest to obowiązkowe. To wszystko zależy od tego, co wiemy z wywiadu, co widzimy w badaniu dermatoskopowym czy trichoskopowym, które ocenia nam nasz stan skóry i włos. Proszę pamiętać o tym, że w ostatnim czasie była epidemia COVID-u. Wiele osób z nas przechorowało COVID i w okresie po zaczęły wypadać włosy. To tyczy się zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Najczęściej mężczyźni chcą mieć tą krótszą drogę, czyli umawiają się na wizytę celem przeszczepu. Natomiast nie każdy pacjent się do tego kwalifikuje. Właśnie z tego powodu, że jest to na przykład wypadanie włosów typu telogenowego, czyli takie okresowe. Właśnie na przykład po infekcji, po przechorowaniu, po bardzo dużym stresie, po zażywaniu leków, po drastycznej na przykład spadku masy ciała. Dlatego bardzo ważna jest tutaj diagnostyka, czyli dobre zebranie wywiadu, ustalenie wspólnego planu działania. Pacjent, który najczęściej przychodzi do przeszczepu, on się dość często kwalifikuje po prostu do leczenia. Tutaj możemy zastosować leczenie ogólne lub leczenie miejscowe. W klinice skupiam się na leczeniu takim, które ma udowodnione badania kliniczne. Czyli mówimy o tym, gdzie jest grupa pacjentów zbadana i są te wyniki namacalne, czyli że dany lek faktycznie na pacjenta działa i na tym właśnie się skupiamy, czyli na lekach podawanych doustnie lub lekach podawanych miejscowo. Proszę pamiętać, że leczenie wypadania włosów to nie jest coś, co jesteśmy w stanie poprawić w ciągu miesiąca lub dwóch. W ciągu miesiąca lub dwóch pacjent może zauważyć, że mniej włosów wypada. Ale to nie jest tak, że w ciągu miesiąca lub dwóch od wykonania na przykład magicznego zabiegu z mezoterapii włos nagle nam urośnie o 5 cm. Tak po prostu nie jest, bo fizjologia tak nie działa. Dlatego zawsze pacjentowi mówię o tym, że musimy ustalić wspólny plan działania i perspektywę. Perspektywa 12 miesięcy. Dopiero po 12 miesiącach leczenia jesteśmy tak naprawdę w stanie powiedzieć, czy to leczenie przynosi nam wymierne efekty, czy pacjent jest z tego zadowolony i co możemy dalej zrobić. I wtedy możemy tak naprawdę omówić sobie dalsze kroki. Czy dalej podejmujemy się leczenia miejscowego, czy leczenia ogólnego, czy też na przykład podchodzimy właśnie do przeszczepów włosów. Jeśli już mówimy o przeszczepach włosów, to mamy tutaj dwie metody, FUE lub FUT. To jest zabieg, który polega na pobieraniu pojedynczych mieszków włosowych takim specjalnym przyrządem, który wygląda jak igła. Natomiast metoda FUT strip mówi nam o tym, że pobieramy z potylicy pasek skóry głowy z włosami i te włosy są dzielone na pojedyncze mieszki włosowe i następnie przeszczepiane. Proszę pamiętać, że metoda przeszczepu włosów, zarówno FUE jak i FUT, polega na tym, że pobieramy włosy z okolicy potylicy. I tutaj w tym momencie tak naprawdę następuje porozumienie z pacjentem, jak dużo tego musimy przeszczepić, tak? Jak duży to musi być zabieg. Dlatego tak naprawdę im wcześniej pacjent zgłosi się do gabinetu na konsultację, tym szybciej możemy przeciwdziałać, bo sam przeszczep włosów nie spowoduje tego, że
na przykład łysienie androgenowe nam zniknie. Tak nie będzie. Chodzi o to, żeby poprawić ten stan skóry głowy, żeby tych włosów było więcej, ale leczyć się dalej musimy miejscowo, żeby te włosy, które nam zostały, żeby one nam nie wypadły. Dlatego musimy o tym pamiętać. Stosowanie różnych suplementów diety nie ma udowodnionego działania klinicznego, że przynosi efekty. To jest bardziej działanie dla pacjenta, że on coś robi. Dlatego jeśli mamy coś robić, to przyjdźmy do gabinetu dermatologicznego, dojdźmy do porozumienia, co się dzieje. Nie musimy kupować szamponów za kilkaset złotych ani magicznych odżywek. To nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby leczenie było dobrane skutecznie. Ono wcale nie musi być drogie ani kosztowne. Chodzi o to, żeby pacjent wiedział, jak ma stosować, bo najczęściej leki są prawidłowo przepisane, natomiast pacjent nie do końca wie, jak ma je stosować, bo wydaje mu się, że powinno to być stosowane inaczej. Bardzo ważne jest właśnie to, co stawiam w moich kontaktach z pacjentami, żeby pacjentowi jasno wytłumaczyć, jak ma stosować dany lek. Dużo nie znaczy, że jest będzie lepiej. Chodzi o to, żeby było prawidłowo dobrane, żeby pacjent wiedział, jak ma to stosować. I jeśli będzie prawidłowo stosował, jest bardzo duża szansa na to, że osiągniemy wspólnie sukces i te włosy z nami zostaną lub urosną nam nowe. Dlatego kwalifikacja jest bardzo ważna. Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na wizytę, konsultację dermatologiczną do Mandala Beauty Clinic. Właśnie celem oceny tego, co się z naszymi włosami dzieje, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Celem właśnie osiągnięcia tego, żeby ten stan skóry włosów się poprawił oraz do oglądania naszego kanału na YouTubie.